Papusza, dyk. Dyk. Przekroju. Cały artykuł. Świat. Pierwsza cygańska poetka. Papusza. Telewizja Kinopolska zaprasza na film Papusza, który w ramach akcji Kultura Dostępna w sieci Kin Helios oraz warszawskim kinie Iluzjon 5 listopada o godzinie 18 będzie można obejrzeć za jedyne 10 zł. Czynak Harman poetka. Paty w syrna tuga man schała. Baro raj tuwim kamel tu zapesterak heł. Dawa ciocio? Ciocio. Ciocio papusza. Tożan. Cykla kiresy z pedryszkoła. Dawa baro poeta tuwim. Najbaredyr. Aż man dzineł? O filmie Papusza z Jowitą Budnik rozmawiała Magdalena Juszczyk w programie obowiązkowym. Ja ten film kocham. Ja w ogóle jestem... To jest strasznie trudne takie opowiadanie o swoim filmie, w którym się wzięło udział, ale ten film jest ze mną zrośnięty, czy ja jestem zrośnięta z tym filmem właściwie już na wieki wieków. Amen. I zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, że tak długo właśnie nad nim pracowaliśmy. Najpierw przygotowywaliśmy, potem byliśmy rok w zdjęciach, potem kolejny rok czekaliśmy na premierę, a potem po premierze właściwie jak zaczęliśmy jeździć po świecie, to do dzisiaj to się nie skończyło, bo to jest film, który jest szalenie uniwersalny i ludzie na całym świecie chcą go oglądać, więc jeździmy, pokazujemy go na festiwalach naprawdę dookoła świata. To znaczy już chyba nie wiem, czy był jakiś kontynent, na którym jeszcze Papusza nie była pokazywana. I to jest niesamowite, bo jak mam takie poczucie, że trochę ta moja przygoda z taborem ciągle trwa, to znaczy ja ciągle jestem z walizkami i jadę właśnie gdzieś pokazywać Papuszę, to jest coś niesamowitego. Wywiady z wybitnymi twórcami filmowymi oglądaj w każdą niedzielę o godzinie 19:30 w telewizji Kinopolska w programie obowiązkowym.